drogie, umiłowane, ukochane pogwiczanki. Chcę wam powiedzieć, że najgorszym hamulcem w osiągnięciu celu jest poczucie gorszości. To poczucie gorszości zazwyczaj wykluwa się ze skromności, a potem jak jest się coraz bardziej skromną, 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 dochodzi do takiego momentu, że dziewczyna zaczyna czuć się gorsza. I jak dziewczyna czuje się gorsza, wpada w spiralę samonakręcania się, w spirale, w której się czuje źle ze sobą. To znaczy, nie dość, że się źle czuje przy innych, bo się czuje gorsza od innych, co mogłoby być jeszcze o tyle do usunięcia, że innych można uniknąć. Można tych innych odsunąć od siebie lub siebie odsunąć od innych. Natomiast poczucie gorszości to jest taki stan, który pokwiczanka nosi ze sobą. Czyli jej samoocena wpływa na to, że ona się czuje źle również wtedy, kiedy jest sama ze sobą. I dlatego, drogie panie, ukochane, umiłowane pogwiczanki, należy zacząć od tego, żeby siebie poznać, poznać siebie. Po drugie, proponuję porównać się. Proponuję, żebyście się porównywały, ale z jedną, jedyną osobą. Wybierz sobie najpiękniejszą, najwspanialszą aktorkę, naukowca, sportsmenkę i zacznij się porównywać z jedną osobą. A wtedy się okaże, że 70% tego, w czym czułaś się gorsza, zniknie. A może i więcej. Ponieważ jeżeli ona jest lepsza, zbiega przez płotki, to wcale nie znaczy, że jest również lepsza w gotowaniu, że jest lepsza w robieniu na drutach, że jest lepsza w malowaniu. Wybierz sobie jedną osobę, jedną, jedyną, może być dla ciebie najwspanialsza, najpiękniejsza. I zacznij się porównywać do jednej osoby, ponieważ to poczucie gorszości powoduje, że twój genialny, twój wspaniały umysł wpierw znajduje, czym mam być gorsza, a potem sobie dobieram do tego jakąś osobę, żeby udowodnić, że mam rację. Dlatego pierwsza rzecz, drogie panie, jeżeli chcecie kiedykolwiek wyjść z pokwicy, zapomnieć o tym, że macie rację.